Wyobraźmy sobie prehistoryczne plemię, które komunikuje się przy pomocy okrzyków. Nagle jedna z osób ryje na ścianie kreskę i wskazując na kreskę wykrzykuje grrr. Pozostałe osoby nie wiedzą, co się dzieje. Mogą się na nią rzucić i zamordować, lecz ten bierze jednego i wskazując na kreskę wrzeszczy kubida grrr. Tak mógł powstać alfabet. Oczywiście wątpliwym jest, aby rozróżniano poziom przedmiotowy i metapoziom. Bowiem ta osoba domalowała na ścianie pozostałe fonemy, z których składał się ich język. Jednak aby odczytać dane słowo, trzeba znać alfabet. Musimy kojarzyć daną literę z danym fonemem. Języki pod tym względem się różnią, lecz zasada nauki języka literowego jest ta sama. Polega na asocjacji symbolu i fonemu, która wpierw odbywa się behawioralnie poprzez mowę, a później mamy tę asocjację daną w postaci myśli dzięki apercepcji. Możemy rozróżnić swoje myśli od cudzych, tak jakby myśl również miała pewien szczególny dla każdego osobnika ton, czyli intonem. Jest to jedna z hipotez powstania pisma.